teraz coś, na co zawsze się czeka. Na deser. Miejscowy bohater. Mistrz olimpijski. Od niedawna zawodowy fighter. Szymon Kołecki. A naprzeciwko niego nieustępliwy i twardy Wojciech Balejko. Zobaczmy, co mają do powiedzenia. Szymon Kołecki, nowy zawodnik polskiego MMA, możemy to już powiedzieć w 100% z pełną pewnością. Szymon Kołecki, jak uderzy, to może zabić. Wojciech Balejko! Naprawdę Balejko jest bardzo wymagającym zawodnikiem. Dostałem możliwość walki ze wspaniałym olimpijczykiem. Na pewno nie zmarnuję tej szansy. Mam do jego umiejętności i doświadczenia duży szacunek, natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że tę walkę wygram. Balejko walczył już na dystansie 3 rund, a Szymon walczył kilkanaście sekund. Szymon, przygotuj się na naprawdę ciężkie pięści. Kołecki! Wszyscy kibice na trybunach, ostro zdzierajcie gardła, róbcie wielki hałas. Bardzo na was liczę. Szanowni Państwo, ze mną żona Szymona Kołeckiego, Magda Kołecka. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Podczas ostatniej walki towarzyszyły Ci ogromne emocje, a dzisiaj widzę ogromny spokój. Emocje nadal towarzyszą, ale Szymon bardzo dużo trenował, także spokojna jestem. No i walczycie, że tak powiem, u siebie. Czy to dodaje otuchy, czy troszeczkę zwiększa stres? Tak, zdecydowanie. Przyznam szczerze, że tu większość osób praktycznie znam. Czy jest tutaj Ciechanów? Halo! Magda, moja droga, mamy dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę od Szymona. Feels like something good has just begun. Don't you wanna hear it over and over? So it's never over. My favorite one. My favorite one. When to number one. Wow. Szymon chciał ci podziękować za ogromne wsparcie i w związku ze zbliżającym się Dniem Matki, za to, że jesteś wspaniałą mamą. Dlatego dostałaś ten cudowny bukiet kwiatów. Bardzo dziękuję ci mężu. Dzięki Magda, trzymamy kciuki za Szymona. A czy do któregoś z zawodników po tej walce też dotrze poczta kwiatowa? Wszystko się rozstrzygnie w ciągu kilku najbliższych minut. Panie i panowie, do niebieskiego narożnika wzywam zawodnika watahy Krav Maga Szczecin. Jest nim Wojciech Balejko! Najszybsze zejście w stronę kratki, oby to nie był zły znak. Ciosy, kopnięcia i oczywiście walka w parterze. To niesamowite zalety Wojtka. Z walki na walkę jest coraz lepszy. Do każdej walki perfekcyjnie się przygotowuje. Jak będzie tym razem? Panie i panowie, już za chwilę w klatce w niebieskim narożniku Wojciech Balejko. Powitajcie go brawami! A teraz jeszcze przy zapowiedzi, niech zrobi się tutaj w hali w Ciechanowie nieprawdopodobnie głośno! Bo już za chwilę ten, na którego czekacie, to wasz człowiek, wielka nadzieja MMA. Panie i panowie, wyjątkowy, rewelacyjny Szymon Kołecki! Powitajmy go na stojąco! Thank you.
Pokrzyczcie, to przecież nasz medalista olimpijski, Szymon Kołecki. Proszę Państwa, ocenia swoje szanse na 3,5 roku nieprawdopodobnych zwycięstw w PL MMA. Janosika powiesili na haku. Kto kogo w tej walce powiesi? Przekonamy się już wkrótce. Dlatego teraz, kiedy wreszcie zjawi się w klatce, tu musi być nieprawdopodobny tumult i hałas. Panie i panowie, za chwilę dla nas ten, który w swoim pierwszym pojedynku nie potrzebował dużo czasu, by zwyciężyć. Szymon Kołecki! Wojciech Walejko versus Szymon Kołecki. Walka wieczoru, na którą czekaliśmy z ogromną niecierpliwością. I zaczyna się. Będzie ciężko Wojciechowi Balejko, ale tak jak wspominałem, jest to zawodnik bardzo nieustępliwy, twardy. I myślę, że to jest taki prawdziwy test dzisiaj dla Szymona Kołeckiego. Dokładnie tak. Nie można tutaj w żaden sposób powiedzieć, że Wojciech Balejko nie zasłużył na tę walkę. Wręcz przeciwnie. No właśnie. To jest naprawdę pan, który wykazuje się już od pewnego czasu ogromnym, ogromnym postępem, jeśli chodzi o te swoje umiejętności. Rzeczywiście ta walka w stójce, ale nie tylko. U Wojciecha Balejki jest zauważalna, jeśli chodzi o jakość. No i teraz patrzymy, bo Wojciech Balejko wcale tutaj nie zamierza ustępować, nie jest wcale przestraszony, on ma swój pomysł na tę walkę, popatrzmy, tak jest. To co mówiłem, to jest bardzo twardy wojownik i Szymon dzisiaj będzie miał naprawdę prawdziwy test. Dokładnie tak, zobaczymy, bo powiem Ci Karol szczerze, tu wszystko może się rozegrać na przykład na poziomie kondycji. Nie wiem jak wytrzyma kondycyjnie, teraz dobre kopnięcie widziałeś, trafił Szymon Kołecki Wojciecha Balejko, to był dobry pomysł, ale jeszcze raz powtórzę, mnie się wydaje, że tu może kondycja odgrywać dużą rolę. Te 33 sekundy z pierwszej walki Szymona Kołeckiego, był w stresie, duża presja, udało mu się szybko wygrać, ale teraz to wcale nie musi tak szybko się skończyć, już na pewno tak szybko się nie skończy. Kończy, to już wiemy i widać, że Wojciech Balejko nie zamierza tutaj wcale, ale to wcale się poddawać. No słyszeliśmy jego zapowiedź, on powiedział, że jest szczęśliwy, że dostał taką okazję, no i chce tą okazję wykorzystać. Ja mu wierzę, zresztą przed tym pojedynkiem my razem tutaj rozmawialiśmy sobie o Wojciechu. Teraz bardzo ładna akcja, znowu zaraz wspomnimy sobie jeszcze o Balejce, ale to było świetne, teraz zaatakował takim potężnym kopnięciem Szymon Kołecki, naciera z furią, zobaczył, że to rozsierdził. Gdzieś... Tak rozsierdził jest. Się Szymon. Oj, i proszę. Trafiony. Jest Wojciech Balejko. Mówiliśmy o Wojtku, a tymczasem atakuje Szymon. Popatrzmy na tarcie Kołeckiego i ta jego siła zaczyna odgrywać decydującą rolę. Czy to Balejko przetrwa, czy będzie w stanie wytrzymać z naszym mistrzem olimpijskim pierwszą rundę. Potężne i zaczęło się bombardowanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Piotr Michalak broni, nie, patrzy, nie, nie. Broni się, nie. Aj, szkoda. 2-0 dla Wojciecha, dla Szymona Kołeckiego. 2-0 dla Szymona Kołeckiego, jeśli chodzi o jego występy w MMA. No szkoda, szkoda. Ja liczyłem, że jeszcze Piotr Michalak troszeczkę da szansy Balejce. No ale nie wiem, no być może słuszna decyzja. Faktycznie Balejko nie robił aktywnej obrony. Widzimy, no teraz tutaj sobie zaglądamy. No właśnie, też Państwo mają tę okazję teraz pooglądać. Jest poobijany Wojciech Balejko. Dostał bardzo mocne baty pod koniec tego pojedynku, który zakończył się, jak widzieliśmy, ciosami w parterze. Zwycięstwo drugie Szymona Kołeckiego w MMA. Proszę Państwa, tu w hali Mosinu teraz jest naprawdę bardzo głośno, bo w swoim drugim pojedynku profesjonalnej ligi MMA Szymon Kołecki potrzebował na zwycięstwo 2 minuty 19 sekund. Zwycięstwo przez TKO! Dziękujemy, słychać, dobrze, posłuchajmy chwilę.
Posłuchajmy, bo tak jest. Już teraz posłuchamy Krzysztofa Sendeckiego i wywiad ze zwycięzcą. Co tu się dzieje, proszę Państwa? Zresztą Państwo robią ten hałas, a Szymon Kołecki wygrywa. Po raz drugi. Nasi komentatorzy mówili, że to dla Ciebie prawdziwy test, bo to jest zawodnik MMA, Twój rywal. Ty go rozbiłeś. No to jak jest po tej walce? To bardzo doświadczony zawodnik i twardy. A ta walka była dla mnie poważnym przetarciem. W pierwszej nie dostałem żadnego ciosu i dopiero dzisiaj mogłem poczuć, co to jest prawdziwe MMA. Na szczęście to mi się spodobało i poszedłem dalej. Udało mi się wygrać. Wojciech Balejko, istniało takie niebezpieczeństwo, że jeśli cię sprowadzi na ziemię do parteru, to możesz mieć problemy, czy nie? Czy nie było takich obaw, ale dzięki Bogu pokonałeś go w stójce? Nie, ja parteru się w ogóle nie obawiałem, nawet z pleców mogłem walczyć. Nie sądzę, żeby Wojtek miał w planie przewracanie mnie. Parter to jest moje miejsce w tej walce oczywiście. Z dobrym zapaśnikiem bym sobie nie poradził, ale Wojtek jest lepszy w górze i wiedziałem, że nie będzie chciał mnie sprowadzać. Gratulacje, Szymon Kołecki, zwycięzca na PL MMA. Chcę wszystkich serdecznie pozdrowić, którzy przyszli dzisiaj nam kibicować. Podziękować wszystkim tym, którzy się zaangażowali w organizację. Chcę podziękować moim kumplom, z którymi trenuję. Tu siedzi dwóch. Wielu innych dzisiaj walczyło, moim trenerom. Panowie, dziękuję Wam serdecznie za pomoc. Wszystkich pozdrawiam i do następnej walki. Trzymajcie się.